Dzień dobry, poniedziałek 7:33. Mam moje wyjście z psem jak normalnie w weekend, a to już dzień roboczy. Trzeba się spiąć i działać. Zapraszam. Okej, właśnie wróciłem z 40 minut intensywnego Nordic Walking. I temat na dzisiaj to bohaterowie z uczynnicy 50 i 51. Zapraszam. A więc 50 JSA, Stowarzyszenie Sprawiedliwości, Następna Epoka, czyli Justice Society of America. Czyli co to jest? To jakaś taka Liga Sprawiedliwości. Aha, Stara Liga Sprawiedliwości. Stara Latarnia. A ten typ wygląda dość nowo. Co to się dzieje? To jest jakiś Hawkman. Stary Flash. Z garnkiem na głowie. No, to jest jakaś taka preliga. O, a tu wygląda już inny styl graficzny niż tamte okładki. A i to jest zdradzone 2007. Zobaczyłem kątem oka i już nie zgadnę. Ale dobra, otwórzmy i zobaczmy. A, notabene ostatnio, dzisiaj odkryłem, że źle otwierałem wcześniej, bo naprawdę powinno się najpierw otwierać okładkę, a nie od środka. Czyli całe to moje wyrafinowane otwieranie trochę to psuło komiksy, a później po 10 stron. Czyli o, weźmy to na przykład tak. O. Chrupnęło. Teraz tutaj garść stron. O. Chrupnęło. Reverse flash. Tutaj znowu. Jakieś nieznane typy. A, czyli to wygląda jak Stara Liga, ale w nowej odsłonie. No, bo to jest Stara Latarnia, ale już rysowana w nowy sposób. Nowe te rozciągnięte kadry i czarne tło. Dobra. Niezniszczalny. Co to, jakiś typ ze swastyką? Co tu się dzieje? Nie no, jakbym zgadywał, to bym... A nie, ten drugi, bo tam widziałem Alan Moore na okładce, ale na tym drugim to widziałem, dobra. To nie. O, tutaj ten wóz strażacki zniszczony. Dobra, i teraz na środku. O. No, i teraz to ma sens, takie otwieranie. Dobra. Dobra, więc to jest trochę bez sensu. Kto się czasem zdarza w Hatchet. GSA 1478. Czyli 5-6 ominięte. Z jakiegoś powodu zdecydowanie, że to będzie fajniej. No i jak widzę na DC Fandom, to jest trzecia inkarnacja Justice Society of America. Wyszło zeszytów tutaj 54. Są jakieś kolekcje, ale tej nie widzę akurat, która zawiera akurat te tomy. Więc coś tutaj się poszło nie tak. Jest The Kingdom Come, ale to zaczyna się od 7, czyli to jest 7-8, tutaj 7 jest jako pierwszy. No, czyli nie mam żadnego pojęcia, co tu się dzieje. No natomiast mamy tutaj właśnie trzy historyjki. Następna epoka, 4 zeszyty, niezniszczalny 1 zeszyt i dzwony i gwizdki 1 zeszyt. No więc jak tak przekartkowałem, to widzę, że to jest trochę miszmasz stylów. Tutaj są te połamane kadry, których ja za bardzo nie lubię. Tu jest jakiś kolejny speedster, tym razem kobieta. I ona ma SS. Insygniach, tam gdzieś była swastyka, tutaj SS. No, okej. Okay. O, widzę, że dość krwawy ten komiks.
Co tu się dzieje? No okej, okay, ale to nie jest jakaś wizja, jakiś sen. Jakieś coś, co się wydarzyło, ale nie wydarzyło, no to dość krwawo. No ale wracając, tutaj mamy taki styl nowoczesny, a w ostatnim styl klasyczny. Także nie wiem, o co tutaj chodzi. Taka zabawa formą. No, zagadkę mam, czy to będzie fajne, czy nie. Ale może akurat. Dobra, 51. Opowieści o Krypusie Zielonych Latarni. To pamiętam, że na to czekam, jak patrzę na okładce. Nie czytam. obstawiam 8. Koniec lat 80. To będą te lata. Powiedzmy 89. Strzelam. No i tu jeszcze jest ten. Alan Moore chyba. W dawnych czasach tworzył. Dobra, otwieramy najpierw, łamiemy okładkę. Okej. 10 stron. O, widać już, że będzie stary styl po tym pocięciu. No, 80 jak nic. Ja nawet nie wiem, kto mówił 89 i podtrzymuję. No, teraz widzę, że chyba trochę wcześniej. Dobra, kolejne 10. Ale słowo się rzekło, to zostajemy. No tak, to są te zielone latarnie, gdzie były wiewiórki jeszcze w nich, jakieś... Nie, to nie jest latarnia, ale ta wiewiórka jest latarnią. O kurczę, teraz to już widzę, że przestrzeliłem z tym 89. Dobra, jeszcze. Okej, okay, chciałem przeczytać o latarniach historię, ale nie tę. Ta chyba jest jednak zbyt starożytna. Dobra. Połamane, więc zobaczmy, co w środku. Okej, okay, inne komiksy dało mi się tak odnaleźć. To tutaj jest już bajzel. Opowieści o Korpusie Zielonych Latarni. Opowieści o Korpusie Zielonych Latarni 1-3. 81. Później opowieści o Korpusie Zielonych Latarni. Krótkie opowiadania. To są wyciągnięte z jakichś pojedynczych zeszytów Zielonych Latarni, jakieś krótkie historie, cała masa. Później Krótkie Żywoty z Omega Men. Później Męski Świat z Omega Men jakiegoś. Później Tygrysy z opowieści o Korpusie Zielonych Latarni Annual 2. Czyli tutaj były opowieści o Korpusie Zielonych Latarni, trzy zeszyty, tutaj Annual jakieś. Tutaj też Annual, także no, powiedzmy, że nie chciało mi się tego wszystkiego wyszukiwać. Szczególnie, że nie musi być koniecznie odniesienia jeden do jednego. Tutaj znalazłem tylko te pierwsze. Tu 1, 2, 3 i tu chyba jest Annual 2 i Annual 3. No, czyli to Omega Men, to już mi się nie chciało szukać. Także, mniejsza o to. A co ciekawe, zaczyna się 81, kończy się 87. Ja mówiłem 89, więc nie pomyliłem się aż tak dużo. Dwa lata na dobrą sprawę. No i Alan Moore. No, czyli to są chyba jednak te zbyt stare latarnie względem tych, które mnie interesują. Mnie interesują te z czasów Sinistro. A tutaj Sinistro nie widać nijak. No. Gdzieś w połowie galaktyki Renegat zwany Krona. No, nie ma tej Sinistro. To jeszcze jest przed tym restartem. Jest robot Zielona Latarnia. Hmm.
szkoda trochę. Nie, no nie żebym był rozczarowany, natomiast tego nie będzie mi się śpieszyło, żeby przeczytać. Ojejku, jaki wąs. O ja. Dobra, możemy podsumować. Okej, okay, tom 50, 175 stron około, tom 51, 220 stron około. Czy ten jest troszkę grubszy, ale niewiele. Tutaj teoretycznie starsze postacie, ale nowszy czas, 2007 rok. Tutaj teoretycznie bardziej współczesne postacie, ale starsze wydanie, więc to jest rok, przyjmijmy 87, czyli 20 lat różnicy. Powiedzmy, że nowy styl, stary styl. Jak dla mnie ten zbyt nowy, ten zbyt stary, więc nie trafiłem tutaj z żadnym tomem. To się dzieje w jakimś abstrakcyjnym kosmosie i opowiada historię modliszki, zielonej latarni, kryształu, robota, wiewiórki, macek. Wszystko, co może mieć pierścień, to tutaj się dzieją historie tych postaci. No tutaj jakaś taka grupa, chyba Liga Sprawiedliwości, coś próbuje sobie ogarnąć. Pojawią się tutaj jacyś antybohaterowie nazistowscy. Jest chyba bardziej krwawo, tu bardziej chyba infantylnie. Jakbym miał wybierać, to nie wiem. Obydwa mi się nie podobają na pierwszy rzut oka. Wydanie jak zwykle ładne, wydanie jak zwykle solidne. Do wydawcy nie ma co się przyczepić. To jest jakaś dziwna selekcja historii, jest jakiś przeskok. Nie wiem czemu, myślę, żeby się spokojnie zmieściły te brakujące zeszyty, bo to nie jest gruby tom i tom. Tutaj to jakieś randomowe historie, no ale wtedy to te historie były raczej takie luźne, więc to akurat twórcy powybierali sobie co fajniejsze pewnie smaczki. I więc czemu nie? No. Także chyba odrobinkę ten. Mimo wszystko. Wyciekawia mi historia zielonych latarni, ale tych bardziej współczesnych. Tutaj jest jedna zielona latarnia, więc będzie spoko. No, także tak wyglądają tomy 50 i 51. I 51 tom otwiera drugą połowę kolekcji 100 zeszytów. I mi one w ogóle przestały się mieścić przy 31. 31 doszedłem do końca rządku. Tu mam od 32 do 43, tu mam 44, 45, tu mam 46 i 47, tu mam upchnięty 48 i 49 i na samej górze wylądowały 50 i 51, także zaczyna to przypominać trochę taką sytuację, gdzie po prostu wciskam w każdy wolny centymetr półki z komiksami te komiksy. Co ciekawe, jeden mam jeszcze nieotwarty, bo jeszcze nie recenzowałem wtedy komiksów, a jeszcze nie miałem okazji go zabrać za niego. Starman, Grzechy Ojca. Coś zupełnie innego, ale to kiedyś zobaczymy. No, także to był unboxing dzisiejszych komiksów. Paczka nadana 5 czerwca, dzisiaj jest 12 czerwca, dzisiaj przyszła, więc chwilkę im to zeszło. Szału nie ma, ale też nie najgorzej. Jeszcze muszę tam się przejść i nagrać shorta z zapowiedzią kolejnych dwóch tomów. W każdym razie, dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zapraszam na kolejny. Dzięki, hej.